Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.pl. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film z nowej serii na moim kanale, czyli z serii mieszkaniowej. Dzisiaj chciałabym nagrać pierwszy film na temat naszej kuchni. Myślę, że nie ostatni, ponieważ kuchni jeszcze fizycznie nie ma. W związku z tym za jakiś czas pewnie pojawi się film o tym, jak nasza kuchnia wygląda faktycznie oraz może o tym, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie, jak wrażenia. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o naszych decyzjach, które już podjęliśmy i na co się zdecydowaliśmy. Tak jak widzicie, po tytule nie zdecydowaliśmy się na kuchnię z IKEA i teraz chciałabym Wam opowiedzieć dlaczego, ponieważ wśród moich znajomych i myślę, że wśród wielu ludzi jest to jedno z popularniejszych rozwiązań, a my postanowiliśmy zrobić na przekór. Otóż pierwszym argumentem było to, że kuchnia z IKEA wcale nie wychodzi tak tanio, jak może się wydawać. Ceny podawane są z różnymi składowymi i tak naprawdę dopiero na końcu okazuje się, jaka będzie ta cena faktyczna, która może nas zaskoczyć. Niestety w IKEA osobno musimy zapłacić za projekt, chyba że zrobimy go sami. Osobno musimy zapłacić za transport tych mebli, osobno płacimy za montaż, w związku z tym tych składowych robi się bardzo, bardzo dużo. W momencie, kiedy pójdziemy do innej firmy, firmy, która specjalizuje się tylko w meblach kuchennych, która robi je na wymiar, na zamówienie, to nagle okazuje się, że transport mamy w cenie, montaż mamy w cenie, projekt mamy w cenie i cena, którą słyszymy, że meble będą kosztować tyle i tyle, jest to cena już finalna za całość. W związku z tym nie ma takich kosztów, które nas zaskoczą, albo nie musimy na przykład rezygnować z montażu i ryzykować tym, że skręcamy meble sami i albo nam się uda, albo nie i potem będziemy mieć tylko żal do siebie, że coś jest krzywo. Kolejnym argumentem było to, że meble z IKEA wcale nie są takiej świetnej jakości. Jest to poparte doświadczeniami naszej rodziny. U brata Krzysia meble z IKEA niestety wytrzymały około 8 lat albo nawet mniej i po tym czasie niestety w miejscach, gdzie był kontakt z wilgocią nad kuchenką, rozkleiły się i spuchły od wilgoci. I na dzień dzisiejszy tam pewne elementy już by wymagały wymiany, a niestety kuchnia to jest coś, co robimy na lata i potem na przykład dopiero możemy się zorientować i dowiedzieć, że to, iż kuchnia z IKEA ma gwarancję 25 lat, nie obejmuje tego, tego, tego i tego, co nam się zepsuło. Dla porównania, kuchnia u mojej mamy ma również około 7-8 lat mniej więcej i była zamawiana u stolarza na wymiar i nie dzieje się z nią absolutnie nic. Owszem, podczas projektu i montażu też były pewne niedociągnięcia i różne sytuacje się zdarzają, natomiast jeśli chodzi o jakość wykonania, to te meble, mam wrażenie, są dużo solidniejsze. Kolejnym argumentem przeciw IKEA było dla mnie to, że wcale nie ma tam tak dużego wyboru kolorów i fasonów, modeli tych kuchni, jakby się mogło początkowo wydawać. W momencie, kiedy wchodzimy tam na ekspozycję, mamy zatrzęsienie tych kuchni, a gdy przyszło do wyboru i decyzji, co byśmy chcieli, to niestety w IKEA nie ma kuchni, jaka by nam się podobała. Także kuchnia, która urzekła nasze serce, była kuchnią z Rust. Jeżeli mi się uda znaleźć gdzieś zdjęcie tej wizualizacji, którą się inspirowali, To Wam tutaj wrzucę, co nas pociąga. Generalnie chcieliśmy, żeby to była kuchnia jasna i taka neutralna, do której pasowałyby dodatki w różnych kolorach i zdecydowaliśmy się na kuchnię w białym kolorze, w lakierowanym w połysku oraz dodatki i blaty w kolorze Dom Sonoma. I taką kombinację było nam ciężko znaleźć w IKEA. A główne założenie moje było takie, żeby do tej kuchni pasował zielony KitchenAid, którego wygrałam kilka lat temu w telewizji. Także ja wiem, że może projektowanie kuchni nie powinno się zaczynać od miksera, natomiast u nas niestety wyszło to od miksera, który jest bardzo ładny, a który musi pasować i nie do każdej kuchni będzie pasował KitchenAid w kolorze zielone jabłuszko. Jest to dosyć intensywny kolor, który potrzebuje delikatnego tła. I stąd właśnie taki pomysł, żeby kuchnia była biała, a gdy na się znudzi ten kolor, to zawsze będzie można zmienić dodatki i już zmieni się styl tej kuchni. Na początek właśnie planuję dodatki w kolorze zielonego jabłuszka oraz fioletu, bo te kolory się ładnie łączą. Już nawet udało mi się kupić kilka ściereczek kuchennych w tym kolorze. Jeszcze jeżeli chodzi o rozwiązania w kuchni, na które się zdecydowałam, to po pierwsze bardzo zależało mi na tym, żeby lodówka nie była w zabudowie, dlatego że gdy kupujemy lodówkę wolnostojącą, ona może być większa, a lodówki pod zabudowę zazwyczaj mają mniejsze wnętrza. Dodatkowo jeżeli taka lodówka nam się, nie daj Boże, zepsuje, to łatwiej jest wymienić lodówkę, która jest wolnostojąca, niż wymieniać lodówkę w zabudowie, bo wtedy mamy albo ograniczone pole manewru, albo już nowa nie będzie pasować do naszych mebli.
Kolejnym aspektem dosyć nietypowym, jeżeli chodzi o kuchnię, było to, że zrezygnowałam z szuflad. Znaczy nie w całości. Szuflady będą trzy. Po pierwsze standardowa szuflada na sztućce oraz dwie dodatkowe. Natomiast nie chciałam kuchni w 100% opartej na szufladach, tak jak teraz jest to modne, dlatego że jestem jednak zwolennikiem szafek, takich tradycyjnych, z otwieranymi drzwiczkami i półkami. Osobiście uważam, że wtedy można tam więcej zmieścić, dlatego że gdy mamy szufladę, to odchodzi nam bardzo dużo na prowadnicę i na boki tej szuflady i niestety już do środka nie wejdzie nam tyle rzeczy, ile do szafki. Poza tym, niestety, ale mam złe doświadczenia z szufladami, po pierwsze przytrzaskując sobie nimi palce, na przykład w pracy, właśnie szufladami jeszcze takimi z domykiem, a po drugie, mam takie doświadczenie, że jeżeli mamy coś włożone do szuflady i ją domykamy, to to wszystko jeździ w tej szufladzie, w tej i z powrotem. I ja wiem, że są te maty antypoślizgowe, że można to jakoś amortyzować, ale niestety zawsze mi się coś przemieszczało w tych szufladach. Ponadto szuflady mają też ograniczone możliwości obciążenia. I do szafki na półkę można włożyć zdecydowanie więcej ciężkich rzeczy niż do szuflady. I to tyczy się zwłaszcza kubków, garnków, talerzy, że takich ciężkich rzeczy na półkę wejdzie nam zdecydowanie więcej. Poza tym miejsce na półce możemy wykorzystać bardziej kompleksowo, używając na przykład takich pięterek z Ikei, które pozwalają nam więcej szklanek wcisnąć na półkę lub pakując coś piętrowo. Natomiast niestety w szufladzie mamy ograniczone możliwości ustawiania rzeczy na wysokość, bo jeżeli boki szuflady będą niskie, to może nam coś wypadać z tej szuflady bokami lub tyłem. Także to są duże ograniczenia, jeśli chodzi o szuflady i potem mamy dużo takiego pustego miejsca niewykorzystanego. Jeśli chodzi o takie nowe rozwiązania, które są popularne, że jeden duży front z przodu, a potem w środku trzy lub cztery szuflady, to nie podoba mi się zupełnie, bo wtedy, żeby wyjąć jedną rzecz, musimy tak jakby dwa razy coś odsunąć. Odsunąć najpierw duży front, a potem jeszcze szufladę, która jest w środku. Także niestety ja zrezygnowałam z tego typu bajerów, co oczywiście przełożyło się na cenę kuchni i drastycznie ją zmniejszyło. Także to jest taki plus i rada, jeżeli chcecie trochę zaoszczędzić na kuchni. Zdradzę Wam również, że nasza kuchnia będzie w kształcie litery U i jedna z tych dłuższych ramion będzie wychodzić na salon. I zdecydowaliśmy się na to, że szafki będą otwierane tak jakby z dwóch stron, będą tak jakby dwie szafki i te od strony salonu będą otwierane i te od strony kuchni będą otwierane. I dzięki temu udało nam się uniknąć bardzo drogiego rozwiązania, jakim jest kosz rogowy, ponieważ taki kosz rogowy kosztuje ponad 900 zł. Natomiast ja poprosiłam panią, która projektowała nam kuchnię, aby szafka narożna była otwierana od strony salonu, dzięki czemu możemy tam mieć zwykłą szafkę z półką, taką dosyć głęboką, a nie musimy mieć od strony kuchni szafki rogowej z wyjeżdżającym bardzo drogim koszem. Także jeżeli projektujecie własną kuchnię, to przemyślcie wszelkie bajery, które są Wam proponowane, typu ciche domyki, szafki otwierane na klik, właśnie jakiś nadmiar szuflad lub jakieś kosze wyjeżdżające, bo takie rzeczy bardzo podnoszą cenę Waszej kuchni. Także to już w tym filmie wszystko. Tak na początek wstęp na temat naszej kuchni i dlaczego nie jest to kuchnia z Ikei. Jeżeli taki film Wam się podobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić nowych filmów. Stay safe. Serii mieszkaniowej oraz innych serii, które są na moim kanale. Także kliknijcie guzik subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów. Kliknijcie także w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zajrzyjcie także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole jak zwykle. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!